Choć Światowy Dzień Cukrzycy obchodzimy 14 listopada, to konferencja pod hasłem Jak żyć z cukrzycą w tym roku organizowana już po raz czwarty tradycyjnie odbyła się na początku grudnia. Spotykamy się dzisiaj z mieszkańcami powiatu ostrowieckiego, nie tylko, bo wśród uczestników konferencji mamy również personel medyczny. Konferencja poświęcona cukrzycy służy przede wszystkim edukacji i zwiększeniu wiedzy na temat czynnika ryzyka i powikłań związanych z tą chorobą. Cukrzyca jest chorobą, która obejmuje ponad 2,5 miliona ludności, także jest to choroba cywilizacyjna. Stąd chcemy po prostu edukować nasze społeczeństwo, naszych mieszkańców w zakresie właśnie zdrowego stylu życia, bo wiemy o czynnikach, które powodują cukrzycę, ale wiemy też, że ten zdrowy, odpowiedni styl życia ma niebagatelne znaczenie. Jest coraz więcej chorych na cukrzycę i to każdego typu tak naprawdę, i typu pierwszego, która dotyczy młodych ludzi. Coraz częściej zdarza się również typ drugi cukrzycy u dzieci i młodzieży i to związane jest z otyłością. Ryzyko zachorowania na cukrzycę zwiększa się nie tylko przez otyłość i nadwagę, ale także brak aktywności fizycznej, złe odżywianie, przede wszystkim geny. Diabetolog Grażyna Majcher-Witczak, prezes Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, podkreśla, że ciągle na temat cukrzycy mamy małą wiedzę. Podstawą dla osób nią dotkniętych powinna być więc najpierw edukacja. Trzeba zdać sobie sprawę, że każdy ma swoją jak gdyby cukrzycę, że cukrzyca nie jest jednakowa u wszystkich pacjentów. Ważną rolę edukacji podkreśla także prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej Beata Stepanow. Stworzyliśmy w ramach stowarzyszenia ogólnopolski projekt edukacji społecznej po to, żeby w całym kraju prowadzić spójne działania. A te polegają na prężnej działalności koordynatorów, którzy w ramach stowarzyszenia działają w każdym województwie. Koordynatorzy ci promują aktywność fizyczną za pomocą stworzonego przez stowarzyszenie specjalnego rodzaju tańca – Diaba Dance. Jest to element ogólnopolskiego projektu, dlatego że chcemy pokazać, że może nie każdy może biegać, nie każdy może iść rowerem. Niektórzy chodzą morning walking, niektórzy biegają, ale może taniec jest takim fajnym rozwiązaniem, żeby zacząć się ruszać. Diaba Dance to taniec o prostych ruchach i krokach, które mogą wykonać osoby w każdym wieku. Jego zadaniem, ten taniec ma symbolizować łączenie pokoleń osób chorych na cukrzycę typu drugiego. Bo i ta choroba nie wybiera i dosięgnąć może osoby w każdym wieku. Niestety coraz częściej także dzieci i młodzież. I choć cukrzyca łatwym przeciwnikiem nie jest. To nie jest choroba jednego narządu, jest to choroba całego organizmu i jest to proces złożony. Każdego pacjenta z cukrzycą należy traktować indywidualnie, bo każdy z nas jest inny. To da się i można z nią żyć. Chorzy na cukrzycę żyją z tą chorobą i muszą się zaprzyjaźnić właściwie do końca życia, więc tak naprawdę trzeba pacjentom pomóc, jak oswoić tą cukrzycę, jak nad nią zapanować. W tym w sposób przyjemny pomóc ma właśnie m.in. Diaba Dance. Dla osób zdrowych to jedna z form prewencji, dla chorych skuteczna pomoc w kontrolowaniu cukrzycy.